Pomieszanie z poplątaniem. Tak sytuację we wsi Wyszkowice opisują jej mieszkańcy. Część z nich mieszka w bloku, który choć fizycznie znajduje się na terenie gminy Domaniów w powiecie oławskim, to formalnie przypisany jest do Wiązowa, czyli sąsiedniej gminy i sąsiedniego powiatu strzelińskiego. Ten absurd chce naprawić oławskie starostwo, ale sprawa nie jest łatwa, o czym przekonała się Barbara Jaworska. Wyszkowice, wieś w gminie Domaniów w powiecie oławskim, liczy 170 mieszkańców. Żaden z nich nie mieszka w tym bloku, mimo że budynek stoi na terenie wsi. Sprawa jest skomplikowana, mówi pani Krystyna. Wyszkowice, Wyszkowica, według dowodu Kurzątkowice. No i to takie dziwne, no a podatek do Ośna, do Wiązowa się płaci. Więcej światła na sprawę rzuca sołtys wsi. Ten blok powstał jeszcze za dawnego PGR-u w sąsiedniej wiosce w Kurzątkowice i tak dano go do Kurzątkowic. Mieszkamy chociaż naprzeciwko, ja jestem w Domaniowie, a oni są w Wiązowie. Ja jestem w Wyszkowicach, oni w Kurzątkowicach. I to jest takie dziwne i dla nich bardzo uciążliwe. Mieszkańcy rzeczywiście kłopotów przez to mają sporo. Nieraz jak na przykład czy karetka, czy coś przyjedzie, no to się według dowodu podaje, nie? No bo według dowodu, no ale się mówi, że blok tutaj ten i ten, ale jadą na Kurzątkowice, szukają tam nas, a my mieszkamy tu. Dlatego wójt gminy Domaniów chce uporządkować sytuację i mieszkańców z bloku formalnie przyjąć do siebie. O te przyłączenie tego terenu do naszej gminy nam zależy. Gmina ponosi wszelakie koszty oświetlenia i tak dalej, korzystają z dróg, płacą do nas śmieci. W związku z tym tak naprawdę są naszymi mieszkańcami, ale paradoksalnie podatki płacą do gminy Wiązów. I tu pojawia się problem, bo burmistrz Wiązowa ziemi związanych z nią podatków tak łatwo nie odda. Chyba, że otrzyma coś w zamian. Niewykluczone, że powiedzmy tak, jeżeli gmina Domaniów zaproponowałaby nam odpowiednią rekompensatę, prawda, za powiedzmy utracone pożytki, za powiedzmy tą część gruntów, którą by chciała przejąć, że decyzja byłaby pozytywna. Wniosek o zmianę granic pozytywnie zaopiniował już zarząd powiatu oławskiego i tamtejszy starosta. Teraz decyzję mają podjąć mieszkańcy i władze Wiązowa. Ostatecznie o tym, co w dowodzie osobistym będą mieli napisane lokatorzy tego bloku, podejmie Rada Ministrów. Wyszkowice, Barbara Jaworska.